żubr, bubr, a nawet łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które możecie wrzucić w koszty. Psa, kota, rybki, tygrysa, sokoła lub lamparta też. Jeżeli macie te zwierzęta w firmie, to wzmacniają one dobrą atmosferę wśród pracowników. Kosztem uzyskania przychodu będą też wydatki na leki, weterynarza i karmę dla tych zwierząt. Ale pamiętajcie! Jeżeli chcecie kupić tygrysa i trzymać go w mieszkaniu i zanieść go do firmy dopiero wtedy, kiedy przyjdzie kontrola, to jest to nielegalne. A jak wszyscy doskonale wiemy, nie wolno robić nielegalnych rzeczy.